Witam serdecznie media na konferencji prasowej z udziałem radnych powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, z udziałem pana Jarosława Brody, który do 14 czerwca 2023 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Bernadety Frysztak do 14 czerwca również tego roku pełniłam funkcję wicestarosty powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Proszę państwa, postanowiliśmy zabrać głos w sprawie nie tylko naszego odwołania, ale pewnych wątpliwości, które towarzyszą całej procedurze, jak również organizacji prawnej odwołania nas z funkcji wiceprzewodniczącego i wicestarosty. Ponieważ także chcemy zwrócić się do naszych wyborców, gdyż mój kolega Jarosław w ostatnich wyborach do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uzyskał trzeci wynik spośród radnych, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie uzyskał 1196 głosów. To był pierwszy wynik, najlepszy, 2101, i uważamy, że jesteśmy winni pewne wyjaśnienia swoim wyborcom, których darzymy zawsze szacunkiem, którzy nas podczas ostatnich wyborów i nam zaufali, nas obdarzyli swoim zaufaniem. Uważamy, że dalej będziemy ten mandat godnie sprawować, mandat radnego, ale ponieważ ostatnio w przestrzeni publicznej zaistniały pewne nieścisłości, informacje, manipulacje faktami, manipulacje prawdą, chcemy po prostu wyjaśnić kwestie związane z przebiegiem ostatniej sesji, która wydarzyła się w czerwcu, a także chcemy powiedzieć o wydarzeniach, które były jej następstwem. Przede wszystkim chcę poinformować państwa tutaj i media, a także wyborców, mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, że złożyliśmy do pani wojewody, pani dr Ewy Leniart, wojewody podkarpackiego, wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego nad tymi uchwałami. Dostrzegamy wiele nieścisłości i wiele zaniechań prawnych, proceduralnych, dlatego powstał taki wniosek, to nie była skarga. Dementujemy słowa pana starosty, których użył w ostatnim briefingu, również z udziałem mediów. My nigdy nie wnosiliśmy żadnej skargi. Wniosek, prośba do pani wojewody, aby pod względem prawnym przeanalizowała te uchwały, jak również aby służby prawne pani wojewody do podjętych uchwał się odniosły. O tych zaniechaniach proceduralnych i prawnych powie kolega Jarosław Broda. Dzień dobry. Szanowni państwo, chciałem się odnieść do aktualnej sytuacji w starostwie oraz do briefingu pana starosty ostatniego. Zacznę od briefingu i manipulacji w nim zawartych. Otóż pan starosta stwierdził, że razem z panią starostą złożyliśmy skargę do wojewody podkarpackiego w temacie naszego odwołania. Otóż nie miało to miejsca, była to prośba o wszczęcie postępowania nadzorczego. Do tego mamy jako radni prawo. Chodzi o postępowanie nadzorcze w kwestii uchwał. Więc chcę wyjaśnić, że nigdy nie składaliśmy tej skargi i tutaj, jeżeli chodzi o szereg uchybień, które miały miejsce, potwierdziło to wielu prawników, z którymi konsultowaliśmy to nasze odwołanie. Podstawowy zarzut to nie zarzut, jak powiedział pan starosta, o godzinę zwołania sesji. Ta też była szokiem dla większości radnych. Natomiast chodzi o niedopuszczenie nas do głosowania i niewydanie nam kart do głosowania. My jesteśmy radnymi, my jesteśmy wręcz zobowiązani do głosowania, więc tutaj oczywiście ten zarzut jest chybiony. Drugi zarzut, przepraszam, nie zarzut jest chybiony, a po prostu to tłumaczenie pana starosty. Natomiast drugi zarzut, tym razem proceduralny, to fakt, że komisja skrutacyjna, w której nie było w składzie radnych opozycyjnych, po głosowaniu zabrała urnę z sali obrad i po prostu wyszła. No, szanowni państwo, tak nie może być. Czyżby ktoś głosował we własnej sprawie? No, sami wnioskodawcy byli zainteresowani tak naprawdę naszym odwołaniem, więc mamy tutaj naprawdę uzasadnione wątpliwości, bo faktycznie jeden z naszych kolegów klubowych powiedział, stwierdził, że on nie głosował przeciw nam. A więc radni
opozycyjni przed głosowaniem powiedzieli do pana przewodniczącego, że nie będą brali udziału w tym cyrku. Więc mamy tutaj naprawdę wątpliwości co do wyniku faktycznie tego głosowania. W kwestiach proceduralnych nie zostaliśmy też poinformowani co do sposobu głosowania. Nie została sprawdzona urna przed głosowaniem i szereg innych uchybień mniejszego lub większego kalibru, tak naprawdę pokazujących arogancję wnioskodawców, jak chociażby to, że był brak uzasadnienia mojego odwołania. Tak czy inaczej uważamy, że mieszkańcy naszego powiatu zostali poddani manipulacji, ponieważ pan starosta, informując opinię publiczną, że nasze odwołanie było skuteczne i zgodne z prawem, a tymczasem służby prawne wojewody podkarpackiego od połowy czerwca analizują i rozpatrują zgodność podjętych uchwał z obowiązującym prawem. Więc nie było to wcale takie skuteczne i takie, powiedzmy, zgodne z prawem, jak stwierdził pan starosta. W kwestii uchybień prawnych pan przewodniczący, uzasadniając odmowę wydania nam kart do głosowania, przywołał artykuł 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie ten artykuł brzmi w ten sposób, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Otóż pytam, czy nie przeszkadzało panu przewodniczącemu i panu staroście, czy członkom zarządu brać udział w głosowaniach, kiedy byli powoływani na swoje stanowiska, a nie było interesu prawnego w ich głosowaniu nad uposażeniem i wysokością diet? No, szanowni państwo, tak nie może być. No, ja jakoś nie przypominam sobie, żeby panowie w tamtym czasie przywoływali wtedy artykuł 21 ust. 7. Oczywiście tutaj ja posłużę się może notatką, ponieważ troszkę tekst taki prawniczy, więc żeby postaram się to skrócić, tak, ale myślę, że trzeba wyjaśnić mieszkańcom, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten artykuł 21 ust. 7, chodzi o to, że interes prawny oparty jest zawsze na przepisach ustawy i kategorii. Kategoria ta odnosi się do podmiotu oraz jego relacji z organami władzy publicznej lub innymi podmiotami prawa. Głosowanie radnego nad swoim powołaniem czy odwołaniem nie jest wyrazem interesu prawnego danej osoby czy radnego, lecz jest to sytuacja organizacyjna, w której chodzi o udział w mechanizmach zarządzania publicznego, do czego radny z istoty swojej funkcji jest prawnie upoważniony, a wręcz zobowiązany. A więc dziwne tłumaczenie i przywoływanie artykułu, który tutaj nie ma zastosowania tak naprawdę, i podejrzewam, że panowie mecenasi będą się właśnie opierać o ten artykuł, ale tak naprawdę wyłączenie z głosowania jest uzasadnione jedynie w tych przypadkach, które dotyczą stosunku prawnego pomiędzy starostwem a radnym, a więc stosunku zewnętrznego. Czyli nie chodzi o stosunek organizacyjny, tylko stosunek zewnętrzny, w którym stroną dla radnego jest starostwo jako podmiot prawa reprezentowany przez swoje organy. W skrócie chodzi o przepisy dotyczące właśnie stosunku zewnętrznego w stosunku do administracji. Tyle i aż tyle. I tak naprawdę to przywoływanie tego artykułu uważam za bezzasadne. Dlatego, proszę państwa, jak wspomniał kolega Jarek, to nie kwestia godziny, w której mieliśmy się zebrać jako radni i dyskutować nad sprawami powiatu. To kwestia przede wszystkim organizacji państwa demokratycznego, bo my żyjemy w państwie demokratycznym i nam, radnym, którzy zdobyli zaufanie ponad 3,5 tysiąca wyborców, odmawia się prawa głosowania. To również sami sędziowie we własnej sprawie wynoszą urnę, nie pokazując wcześniej, i nie widzieliśmy po prostu i nie poznaliśmy zawartości owej urny, wynoszą poza pomieszczenie sali obrad, a więc mamy uzasadnione wątpliwości co do głosowania. Proszę państwa, to nie również wyjaśnienia, o których mówił pan starosta w briefingu, że aż 8 stron decyduje o tym, że to odwołanie z funkcji wicestarosty, członka zarządu i wiceprzewodniczącego jest skuteczne, bo nigdy ilość nie świadczy o jakości świadczy rzetelność, o jakości świadczy zgodność z prawem, z procedurami, o jakości również decyduje konkretna argumentacja. My oczywiście napisaliśmy wniosek i uważamy ten wniosek za zgodny z prawdą, a przede wszystkim zgodny z procedurami i prawem, ale wszystko jest w rękach pani wojewody bądź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Proszę państwa, po tym incydencie również
również chcę tutaj poinformować mieszkańców, nie poczuliśmy się ofiarami tej całej sytuacji, wręcz przeciwnie, jesteśmy zmotywowani, żeby dalej działać. Kontaktowaliśmy się z przedstawicielami naszej partii Prawa i Sprawiedliwości. Udaliśmy się do pana marszałka, ministra Marka Kuchcińskiego. Byliśmy u pełnomocnika naszych struktur i pełnomocnika sekretarza generalnego pana Krzysztofa Sobolewskiego, u pana Andrzeja Paniwa. Byliśmy także i kontaktowaliśmy się z panem marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem, z naszym pełnomocnikiem okręgu Prawa i Sprawiedliwości, panem Janem Warzechą, panem senatorem Zdzisławem Pupą. Byliśmy u pana burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, który jest przewodniczącym naszych struktur tutaj w naszym powiecie ropczycko-sędziszowskim, i wszyscy zgodnie stwierdzili, że to odwołanie nas, długoletnich członków Prawa i Sprawiedliwości, odbyło się ze złamaniem statutu partii i oczywiście bez zgody władz wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy zgodnie to stwierdzili. Jakie są, proszę Państwa, konsekwencje owej sesji? Przede wszystkim pan starosta tutaj mówił o świetnej atmosferze, która teraz panuje w zarządzie. Tylko chcę przypomnieć, jeden radny reprezentujący gminę Sędziszów rezygnuje z pracy w zarządzie jako członek zarządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ja jestem odwołana na sesji, która wydarzyła się 14 czerwca. I ba, media, nawet portal internetowy, który tak dokładnie badał kwestię pewnego rzekomego wypadku pod wpływem alkoholu, były te sprawy rozdrabniane na części, NT nie wspomniał, że etatowy członek zarządu, jeden z członków zarządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego uległ wypadkowi dosyć poważnemu. Osobiście złożyłam życzenia mojemu koledze radnemu z mojego klubu dotyczące szybkiego powrotu do zdrowia, ale to uniemożliwia jego udział w pracach zarządu, a więc proszę Państwa, dzisiaj mamy dwóch członków zarządu, jeden, który jest czynny zawodowo, i pan starosta, ale w ostatnim briefingu mieliśmy świetną definicję podaną demokracji. Demokracja to jest właśnie, to są rządy jednej osoby, tylko czy jedna osoba może rządzić mieszkańcami, 75 tysięcy mieszkańców powiatu, czy może decydować o inwestycjach, czy może decydować o polityce zdrowotnej, czy może decydować o szkołach, tuż przed nami rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Proszę Państwa, tak się nie dzieje. Funkcje i w ogóle zarząd powinien działać w oparciu o dyskusje, merytoryczne dyskusje, wymianę argumentów, o konstruktywną krytykę. Muszą w tej dyskusji uczestniczyć reprezentanci wszystkich gmin, ponieważ mieszkańcy, tak jak koledze czy mnie, reprezentujący gminy Iwierzyce czy gminę Sędziszów, zaufali. I to jest właśnie ta demokracja, samemu, bez krytyki konstruktywnej, bez patrzenia na ręce, bez dyskusji, samemu podejmować decyzje, bo nie wyobrażam sobie, że kolega będzie teraz hybrydowo online podejmował decyzję, gdyż w takim przypadku mieliśmy również radnego Marcina Świerada, został takiej szansy pracy w Radzie pozbawiony, a więc chyba wszyscy działają na tych samych prawach. Proszę Państwa, odnosząc się jeszcze do tych kwestii, chcę także powiedzieć, że nie jesteśmy byle jakimi członkami Prawa i Sprawiedliwości. Działamy ponad 20 lat w tych strukturach. Wiele pracy jest za nami, ale wiele pracy przed nami. Jak tutaj Jarek twierdzi, my te struktury budowaliśmy i dalej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości będziemy pracować. Szanowni Jarek Państwo, tworzył struktury w Iwierzycach. Szanowni Państwo, no, odnośnie sytuacji w starostwie, tak? Informacja faktycznie o wypadku etatowego członka zarządu jest skrzętnie ukrywana tak naprawdę, bo nie udaje się znaleźć żadnych informacji ani w mediach, ani też nie ma żadnej powiedzmy informacji ze strony policji, co też no, jest dosyć dziwne, bo faktycznie wypadek miał miejsce 2 tygodnie temu. Kolega jest mocno połamany, jest w gipsie i oczywiście życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast ja uważam, że rozmontowano tak naprawdę zarząd powiatu. To idzie w kierunku zarządu komisarycznego. Komu na tym zależało, Szanowni Państwo? To jest uderzenie w Zjednoczoną Prawicę. Tak naprawdę tu nie chodzi o, moim zdaniem, o odwołanie mnie czy pani starosty ze swoich funkcji. Tak naprawdę to jest uderzenie w Zjednoczoną Prawicę i rozmontowanie zarządu. No, jakie mamy rządy w tej chwili? Mamy dwóch członków zarządu, którzy nie mogą prawnie podejmować żadnych decyzji. I uchwał. I uchwał.
Więc jaki to jest zarząd, szanowni państwo? I pan starosta na swoim briefingu mówi, że cudownie mu się współpracuje w tej chwili po naszym odwołaniu, po rezygnacji pana Wiesława Wojdona, członka zarządu. Szanowni państwo, to nie jest demokracja, więc nasi wyborcy muszą to usłyszeć. Ja ponowię pytanie, komu zależało na demontażu zarządu, na takich trudnościach, które teraz mamy i które przeżywamy również jako radni, bo jesteśmy cały czas, to powtarzam, zobowiązani wobec naszych wyborców do wypełnienia pewnych naszych przedwyborczych deklaracji, bo zawsze działaliśmy tutaj z kolegą w środowisku. Komu również zależało na demontażu struktur tuż przed wyborami? Wiemy, jaki to jest czas, struktur Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, jeżeli chodzi o moją osobę, jestem zastępcą przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości, a więc tam tylko i wyłącznie dostają się osoby, które mają nienaganną opinię. Nigdy w moim przypadku nie toczyło się żadne postępowanie koleżeńskie, nie złamałam statutu partii, nigdy nie otrzymałam nagany, upomnienia, wręcz przeciwnie. Uczestniczyłam w wielu, wielu uroczystościach, wielu inicjatywach, dzięki którym gościliśmy tutaj na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego pana prezydenta, panią premier. Również organizowałam spotkania ze znanymi osobami, politykami Prawa i Sprawiedliwości. To były Forum Kobiet Podkarpacia imienia dr Grażyny Gęsickiej. Powtórzę, społecznie to były konkursy adresowane do młodzieży, wycieczki historyczne, stąd tutaj mój tytuł również Świadka Historii. I to wszystko powoduje, że czujemy się tutaj z kolegą zaniepokojeni, ale będziemy również ten temat chcieli zakomunikować panu prezesowi naszej partii Prawa i Sprawiedliwości, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jesteśmy już na dobrej drodze, aby poznał sytuację przed wyborami. Państwo tutaj na pewno wiecie, że ta sytuacja ma głębsze dno. Chcę się również odnieść do tego uzasadnienia, które podał pan starosta, kiedy odwoływał mnie z funkcji wicestarosty. Proszę państwa, godny i prawy człowiek powie wprost, po prostu nie układała się współpraca i każdy to zrozumie, bo na stanowiskach się tylko bywa. Ja mam piękny zawód, który wykonuję i ten zawód myślę dalej kontynuować i w tym zawodzie się spełniać i dalej działać w taki sposób. Ale proszę państwa, nie mogę sobie pozwolić, że ktoś mówi, że ja przez 9 lat nie wchodziłam do tego budynku, bo mnie nie było w pracy. Proszę państwa, trud mojej pracy od świtu do nocy, w soboty i niedzielę, to trud moich rodziców, którzy i mojej rodziny, która podjęła się spełnienia obowiązków, tych, które wynikają z roli matki i roli gospodyni domowej, bo również i takie są przed kobietami zadania. I proszę państwa, to jest uderzenie w moją rodzinę. Pan starosta, który otrzymał nie tak dawno tytuł samorządowca bliskiego rodzinie, o rodzinę dba, ale swoją, ale nie o nasze, nie o moją. Bo znieważył pracy moich rodziców. Ja na takie stwierdzenia, że mnie nie było w pracy, ja sobie po prostu nie pozwolę. Bo ja w pracy byłam zawsze. Następna sprawa, kwestia służby zdrowia. Jak to wygląda, kiedy na tejże sesji odwoławczej występuje przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych i mówi, ale przecież pani była jedyną osobą, która w ogóle podjęła z nami dialog. Bo przecież pielęgniarki nie zostały dopuszczone na sesji do głosu. Proszę państwa, to nie pan starosta, to ja byłam dwukrotnie u pana ministra zdrowia. To ja byłam w Narodowym Funduszu Zdrowia. To ja spotykałam się kilkanaście razy z pielęgniarkami tutaj, jak również i w ZOZ-ie. I mamy podziękowanie ze strony dyrektora ZOZ-u za krótką, bo jest niedługo dyrektorem, ale bardzo merytoryczną współpracę. Do kwestii oświaty, proszę państwa, nie chcę się na razie odnosić, bo jest to długi temat, na którym się znam, mogłabym mówić godzinami. Ale mamy dobrą edukację, ze względu na to, że są wakacje, pozwolę sobie pominąć temat, do którego wrócę na najbliższej sesji. Chcę jeszcze wspomnieć, proszę państwa, również o tych informacjach, którymi się manipuluje w środowisku. Bo jeżeli ktoś używa świadomie słowa prawdopodobnie, to z góry zakłada, że ta kwestia nie zaistniała. Bo jeżeli ktoś myśli o rzetelnym poinformowaniu mieszkańców, co im się należy, to mówi tak, to miało miejsce, ale nieprawdopodobnie. I proszę państwa, ja nie dostałam żadnej odprawy, kończąc pracę tutaj w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Ja nie dostałam żadnej odprawy, bo ona jest nienależna. To jest niezgodne z prawem. Dementuję to. Proszę państwa, dzisiaj pracownicy, dyrektorzy tejże tutaj instytucji są straszeni kontrolami. Przygotujcie się, będą kontrole. Czy my wyglądamy z moim kolegą na kontrolerów? Proszę państwa, urzędnicy nie odpowiadają za to, co dzieje się w jednostce. Odpowiada pracodawca. Odpowiada przewodniczący zarządu i odpowiada starosta. Dlaczego te manipulacje? Dlaczego takie problemy w
wskazuje się mieszkańcom, a nie żyje się realnymi problemami. Jak teraz zarząd będzie funkcjonował, jak będzie mówił o inwestycjach, o zdrowiu, o szkole, co się będzie działo, o bezpieczeństwie. Dlaczego my nie wiemy jako radni, że są problemy z posiedzeniami zarządu? Owszem, są wakacje, ale tak łacno się mówiło i tak wypowiadało się o tym, o tej współpracy. W SEM-u się dobrze współpracuje. Trzeba mieć umiejętność pracy w zespole. I proszę Państwa, na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że my nie ustaniemy z kolegą i będziemy domagać się tej prawdy. Nadal będziemy działać i ta sytuacja nie czyni z nas ofiar. My nie chcemy się tutaj żalić przed Państwem. My dalej prosimy wyborców o wspieranie nas w naszych decyzjach, bo Jarek, nie poczułeś się godnym partnerem dla kogo? Do rozmów oczywiście. Dla naszych kolegów klubowych. Ale proszę powiedzieć, jak to było? No, szanowni Państwo, na jednym z klubów podniosłem kwestię, że są wycinane inwestycje w gminie i Wieżyce. Wtedy usłyszałem od pana posła, że nie jestem partnerem do rozmowy i zwrócił się do pełnomocników dosyć taki sposób arogancki. Proszę go natychmiast usunąć z PiS-u. Proszę go natychmiast usunąć z PiS-u. Szanowni Państwo, nie pan poseł mnie wybierał czy przyjmował do PiS-u i nie pan poseł mnie będzie odwoływał z PiS-u. Taka jest prawda. Razem z panią starostą zebraliśmy w ostatnich wyborach 3,5 tysiąca, około 3,5 tysiąca głosów. To jest 3,5 tysiąca osób, które nam zaufały. I to dla nich walczymy tak naprawdę. Walczymy o inwestycje w gminie i Wieżyce, Sędziszów, ale również w powiecie. Nie ustaniemy. Także pragnę poinformować naszych wyborców, że zaufali nam i będziemy wszystko robić, żeby prawda wychodziła na światło dzienne. Dziękuję. Swoim postępowaniem też chcemy udowodnić i zachęcać wszystkich ludzi, bo teraz wiemy, jak może czuć się człowiek, który nie zajmuje konkretnych stanowisk, wykonuje rzetelnie swoją pracę, ma swoją rodzinę, żyje w naszym środowisku. Ale jak może być po prostu poddany manipulacji i takiej bojaźni w tej walce o swoje? Proszę Państwa, o swoje trzeba walczyć, o prawdę trzeba walczyć, bo można się nie rozumieć. Można nie darzyć siebie sympatią, ale jak powiedziała Naukowska, my nie możemy przekraczać pewnych granic, bo jak się przekroczy te granice, to przestajemy być człowiekiem. I chcę też z takim apelem się zwrócić do moich wyborców, do wszystkich mieszkańców powiatu, czy popierają Prawo i Sprawiedliwość, czy nie. Proszę Państwa, mnie nie zmęczy hejt, bo hejtują tylko ci słabi, którzy mają swoje problemy, nie radzą sobie ze sobą i te problemy przenoszą na innych, szukając tych problemów u innych, u których nie ma tych problemów. Mnie to nie zmęczy. Mnie to jeszcze bardziej motywuje, że warto. Bo cóż to za hejter, który wpisuje się anonimowo, bo nawet nie ma tej odwagi cywilnej powiedzieć: słuchaj, ja inaczej uważam. Odróżniam też hejtera od osoby, która krytykuje, bo ma prawo. I każda konstruktywna krytyka jest dla mnie bardzo ważna, bo ja w ten sposób modyfikuję swoje działania. Coś źle robię, bo nie jestem alfą i omegą. Ale nie można sobie pozwolić na niszczenie, nie można sobie pozwolić na manipulacje. Ja w tym czasie, zwróćcie uwagę, poprzedzającym sesję miałam manipulacje dotyczące, sprawdzano stan uprawnień do prowadzenia pojazdu w mojej rodzinie. Całe szczęście, że ich nie mam, nie mam uprawnień, nie prowadzę, ale dotykało to moje dzieci, dotykało to mojej rodziny. Proszę Państwa, wiele takich było. Mnie to nie znuży, mnie to nie zniechęci. Ktoś, kto myśli, że zniszczy, nie. Ja działam ponad 20 lat dla ludzi i nie wyobrażam sobie pracy za biurkiem i czekania, kiedy będzie 26 kolejnego miesiąca. To, co stało się i ten zarzut kierowany, że ja nie uczestniczyłam tutaj w pracach, że nie wchodziłam do tego budynku, to zarzut, pan starosta o tym nie wie, w stosunku do niego. Bo jest jeszcze coś takiego jak dyscyplina finansów publicznych. Nie można płacić wynagrodzenia komuś, kogo nie było 9 lat w pracy. Proszę Państwa, to jest zarzut w stosunku do tych osób, do młodych ludzi, do działaczy, do społeczników, do wolontariuszy, do dyrektorów, do mieszkańców, którzy uczestniczyli w eventach, uroczystościach, wydarzeniach, konferencjach naukowych. To jest zarzut, że oni po prostu spotykaliśmy się gdzie? Dlatego, proszę Państwa, dziękuję Wam za to, że za Waszym pośrednictwem, Telewizji Sędziszów, Telewizji Robczyce, RRS24 możemy zwrócić się do Państwa z taką treścią i obiecujemy, że nie briefingów, a konferencji prasowych będzie bardzo dużo z naszej strony. Bo teraz możemy mówić bez skrępowania,
ale będziemy mówić jako pełnoprawni członkowie Prawa i Sprawiedliwości, bo nikt nas tego nie pozbawił i nie pozbawi, bo w żaden sposób nasze postępowanie nie spowodowało przekroczenia statutu naszej partii. Wszystkich pozdrawiamy. Pracownikom jeszcze raz dziękuję za współpracę. Może tutaj teraz będą mogli zaobserwować ową konferencję. Proszę się nie bać, proszę się naprawdę nie lękać żadnych kontroli. Nie jesteśmy z kolegą tacy straszni. Doceniamy pracę każdego urzędnika. Pozdrawiam całą społeczność szkolną, która jeszcze ma wakacje. Pozdrawiam wszystkich i proszę Państwa, myślę, że spotkamy się na sesji, bo chcielibyśmy podyskutować, chcielibyśmy przedstawić swoje argumenty. I ta nasza troska, ta dzisiejsza, niech przedłoży się również na troskę mieszkańców, aby zawsze mieć w sobie ten upór, tą energię, aby zawsze walczyć o prawdę, aby walczyć o wartości. Ja zawsze będę wśród ludzi, dla ludzi, nie za biurkiem. Oczywiście, wykonując pracę należną, zawsze, bo nas do tego obligują wyborcy, trzeba po prostu rozmawiać z ludźmi. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, puentując, nadal jesteśmy radnymi, nadal będziemy działać na rzecz naszych społeczeństw lokalnych. Dziękuję.